Dzisiaj w ogrodzie żonka znalazła takie okazy. Z tego co się orientujemy, co nam nas sąsiedzi uświadomili, jest to maślak modrzewiowy, tak? Tak. Maślak modrzewiowy. Zobaczcie, ile tutaj tych grzybków jest. No po prostu rewelacja. Nie trzeba iść do lasu, mamy po prostu grzyby w ogrodzie. Tu jeszcze jest, zobacz. Tutaj kolejne rosną w pobliżu. Tu. Patrz. No widzę, widzę, już idę filmuję. Zobacz, ile ich jest. No. Jeszcze niektóre tutaj malutne. Też. Patrz. Jaka grzybnia tu jest. No. Ja się kręcę. Tutaj mamy tego tak, modrzewia. Tutaj jest ten modrzew, właśnie ten taki stary już. Ma 20 duży, lat. Więcej, chyba będzie miał 25. I zobaczcie, jaka ta się grzybnia wykształtowała. No, normalnie tutaj nam koło domu, dosłownie 2 metry tak, od domu. Tak, tak, także nie musimy iść na zbiory do lasu, bo mamy sobie grzyby na własnej łące. Jeszcze gdzieś tutaj były, taka kępka. Tutaj są akurat wsie. Tu są jakieś trujaki, no. O, tutaj są, zobacz. Też? Zobacz, wczoraj były malutkie, a już dzisiaj... A tutaj masz kolejne, tu, no, patrz, tu, to. Tu. One urosły już od wczoraj, wczoraj były... Jest idealna pogoda, jeszcze... bo dużo podało. Jest w miarę ciepło. Tak, i tutaj widzisz, w tej dużej takiej trawie, bo nie kosiłeś. Także podejrzewam, że dzień, dwa i będziemy mieli naprawdę z kilogram, dwa kilo własnych grzybów z własnego ogródka. No mówię, że wczoraj nie było aż tyle. Tak. Tam jeszcze patrzę teraz przy domu. Z własnego ogródka, także nie trzeba będzie nawet do lasu chodzić. No, ale w lesie też na pewno jest sporo, tylko innych. Tu, zobacz, się ukrywają, zobacz. No, dobra, teraz musimy uważać, jak najmniej chodzić po tej łące tutaj, żeby nie zadeptać. No, ale oczywiście nasze ADHD na działce, o proszę bardzo, szaleje. Co urwi się? Daj. Boguś, chodź, masz. Teraz na myszki. No. Szuka tam jakiejś zwierzyny. O, szaleniec. 13-letni pies, kurczę, a zachowuje się jak dziecko. Piłeczka mu tylko w głowie. Tak. Piłeczka w głowie, masz. No i tak to wygląda. Żyjemy, zobacz, ile mamy psich. Żyjemy sobie własnym życiem. Po prostu jak najbardziej być niezależnym od tego wszystkiego, jak całego dziadostwa. Jak najbliżej natury, w zgodzie z naturą, żyć skromnie, uczciwie i to będzie najlepsze. Wtedy mamy może swoje jedzenie. Wtedy może ktoś inny przebudzi i będzie brał z nas przykład, że tak też można i będzie wszystko okej.